Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj nagrywamy chyba najbardziej wyczekiwany film na kanale, czyli podsumowanie kosztów całego tego przedsięwzięcia, jakim było nasze mieszkanie. Bardzo was przepraszam, bo obiecywałam, że ten film pojawi się tydzień wcześniej, ale zanim wam go obiecałam, nabawiłam się, a w zasadzie po tym jak wam go obiecałam, nabawiłam się kontuzji, która mnie unieruchomiła na 2 tygodnie. Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, już jest ok, już chodzę, więc mogę teraz połazić po domu i wam o nim trochę poopowiadać. No i może zacznijmy sobie od tego, ile kosztowało samo mieszkanie. Musicie wziąć pod uwagę fakt, że jesteśmy w tym obwarzanku, powiedzmy, podwarszawskim, ale kupowaliśmy swoje mieszkanie już 1,5 roku temu. Na zakup zdecydowaliśmy się w grudniu 2022 roku, finalnie umowę podpisaliśmy w styczniu i nasze mieszkanie, które ma 58,5 metra kwadratowego i do którego przynależą 4 miejsca parkingowe, kosztowało nas łącznie 503 130 zł. Jak kupowaliśmy swoje mieszkanie, to cena w tej okolicy to było jakieś 8,5 tysiąca za metr. No i mieliśmy naprawdę szczęście, dlatego że w czerwcu 2023 roku wszedł ten cudowny kredyt 2%, który spowodował, że rynek oszalał. W tym momencie po sąsiedzku buduje się osiedle, gdzie ceny z metra to już około 13 tysięcy. Także mieliśmy fuksa. Wyczuliśmy dobrze moment i mimo, że to jest dużo, 500 000 za 60 metrów to jest dużo, no to biorąc pod uwagę obecne ceny, to jest względnie dobrze, bo teraz za 450 tysięcy na Bemowie kupicie kawalerkę. Więc tak, tyle jeżeli chodzi o koszty samego mieszkania, a teraz przejdźmy do kosztów remontu. My tak naprawdę nie mamy jeszcze wszystkich rzeczy gotowych. Zostały nam pierdółki, ale te pierdółki też będą nas jeszcze trochę kosztować. Musimy zrobić karnisze. Jak już się pojawią karnisze, to musimy dokupić do nich firanki, a firanki nie są tanie, moi drodzy. Tak by się wydawało, że to kawałek szmatki, która wisi na oknie, ale to nie jest tanie. Musimy też jeszcze pokupować jakieś tam kontakty, powymieniać niektóre takie te środeczki, nie wiem jak to powiedzieć. Ale to są takie pierdoły i mogę wam powiedzieć już tak z grubej rury zaczynając, że nasz remont kosztował nas jakieś około 180 tysięcy złotych, czyli w sumie wychodzi, że tak mniej więcej wyszło nam 3000 za metr kwadratowy. No i tak, jeżeli chodzi o kuchnię, film taki dosyć szczegółowy na temat tego, jak wyglądała stolarka, koszty stolarki i zakupy sprzętu AGD, macie osobno na kanale, on się wam pojawi tutaj. Jest w ogóle na naszym kanale playlista, nazwana chyba Mieszkanie i tam są, wydaje mi się, wszystkie takie sensowniejsze filmy z tego, jak się urządzaliśmy. No więc tak, jak już jesteśmy właśnie przy tej kuchni, zaraz zobaczycie resztę mieszkania, ale powiem wam od razu, że cała stolarka, taka customowa, czyli taka, która była robiona na zamówienie, kosztowała nas w tym mieszkaniu 48 tysięcy i 100 zł. I to jeszcze się trochę zmieni, bo w dalszym ciągu czekamy na blat do łazienki, ale przyznam, że nie wiem jeszcze jaki będzie jego koszt, więc nie jestem w stanie tego do końca wyliczyć. No i dobra, to może przejdźmy teraz do łazienki. Chodźcie. Film o naszej łazience, tu jest trochę większe echo, sorki, też już jest na kanale. I akurat jeżeli chodzi o łazienkę, mogę wam przypomnieć, że zrobienie tutaj wszystkiego, od gołych ścian do etapu, który mamy obecnie, kosztowało nas 45 tysięcy zł. Jest to chyba najdroższe pomieszczenie w naszym mieszkaniu. Tak mi się wydaje. A w sumie jedno z mniejszych. Najmniejsze w zasadzie. Także tak, tak jak widzicie, mamy tutaj prysznic, taki dosyć duży, wszystkie te szafy, które to tu widzicie, no właśnie, są naprawdę bardzo pojemne. Tutaj mamy takie 4 słupki, one są zapchane przeze mnie w całości, don't judge me. Tutaj właśnie jest blat, ten blat jest blatem tymczasowym, myślę, że widać to po tych brzegach, jakże nieestetycznych. Ale no właśnie, to się zmieni. Pojawi się tutaj blat, który będzie już odpowiednio docięty i w całości lakierowany, więc nie będzie miał takich brzydkich elementów.
Za mną umywalka, lustro, oświetlenie i słupek. I ten słupek, powiem wam, że był świetnym pomysłem. W sensie, świetnym pomysłem było to, żeby on miał lustro. Bo dzięki temu, jak się wchodzi do tej łazienki, to tu mamy ogromne lustro, tutaj też mamy takie dosyć duże lustro i mimo, że ona nie jest jakoś wybitnie duża, wydaje się naprawdę bardzo przestronna. No i w tym, no właśnie za tym lustrem, wiadomo, no, kryje się też szafa, taka dosyć głęboka, trzymamy tam kosze na pranie i tego typu rzeczy. Teraz przejdźmy do najbardziej estetycznego kąta w tym mieszkaniu. Czyli do miejsca, w którym jest konsolka. Powiem wam, że jestem z tego kącika tak dumna. To jest tak ładny fragment mieszkania. Co prawda, ta misa, ona tak... no trochę mi szpeci. To miejsce, zastanawiałam się ostatnio, czy nie kupić takiej skrzyneczki, która będzie zamykana, żeby ten burdelnik, który robi się to z kluczy, nie leżał tak na wierzchu. Natomiast... w sumie Andrzej cały czas mi przypomina, że nie możemy być więźniami własnego mieszkania. Mieszkanie jest od tego, żeby w nim żyć i z niego korzystać. To nie jest wystawka, a czy w zasadzie witryna sklepu meblowego, więc tutaj może panować chaos. No i na razie ten chaos tu panuje. Słuchajcie, wieszając to lustro, prawie doszło do rozwodu. Oczywiście żartuję, ale powiem wam, że zamocowanie tego wcale nie było tak proste, jakbym chciała. Kwiatki są z Ikei, to już na pewno widzieliście. No powiem wam, że niezwykle jestem dumna z tego fragmentu. Może trochę mniej dumna jestem z podłogi, którą tu widać. Już wam o tym wcześniej opowiadaliśmy, że doszło do małej wpadki, jak odbieraliśmy dostawę z podłogą. Nie sprawdziliśmy, a się okazało, że płytki tutaj na korytarz były z różnych partii i one się niestety trochę różnią kolorystycznie. Ale przyznam wam, że już po tym roku mieszkania, bo tyle w zasadzie trwało wykańczanie tego, co tu widzicie. W sensie remont pana Darka trwał jakieś 2-2,5 miesiąca, a potem pojawianie się tu szaf i innych takich rzeczy, no to wszystko trwało prawie rok, bo mamy już w sumie koniec sierpnia, a my się tu wprowadziliśmy na początku października. Także zaraz będzie rocznica naszego mieszkania tutaj. Jak się wprowadziliśmy, mieliśmy tylko materac, stare meble i pełno kartonów, a teraz jest już naprawdę przyzwoicie. No i co? Przejdziemy teraz do biura Andrzeja. To jest pokój, który wymaga od nas jeszcze sporo pracy. Tak jak widzicie, jest tu trochę biednie w porównaniu do reszty mieszkania. To biednie oczywiście jest w cudzysłowie, mam nadzieję, po prostu mam na myśli to, że brakuje tu pewnych elementów, które sprawią, żeby ten pokój był taki bardziej ciepły i domowy. Tego bałaganu, który stoi za łóżkiem, nie będzie widać. Te rzeczy raczej będą tu stały, tak jak stoją, tylko się schowają, dlatego że w planach jest, żeby o, tutaj pojawiła się taka sama listwa, jak ta, którą mamy w sypialni. I wtedy jak będą tu zasłonki, to będzie to się schowa za zasłonkami, to nie będzie widoczne. Tutaj jest mały chaos, ale to dlatego, że szykujemy się już powoli na wakacje, więc wiecie, wyciągamy walizki, będziemy się pakować. A to Andrzeju, co to jest? No to taka zabawka. Andrzej czasami lubi się pościgać, więc ma kierowniczkę swoją. Tak, to jest królestwo Andrzeja ogólnie rzecz biorąc. Ja w tym pokoju... no chciałam powiedzieć, że jestem dosyć rzadko, ale to nieprawda, bo szafa, która jest z Andrzejem, jest powiedzmy moją szafą. Głównie moje ubrania się tutaj znajdują. Natomiast tak naprawdę większość dnia w tym pomieszczeniu spędza Andrzej. Jak tutaj właśnie widzicie jego stację do pracy, o niej też był osobny film. Tutaj będzie gdzieś link. No i właśnie stację do odpoczywania po pracy. To, co jeszcze dojdzie w mieszkaniu, w sumie to przebijemy 180 tysięcy. To, co jeszcze dojdzie w mieszkaniu, to będą moskitiery. W tym momencie mamy plisy. Plisy mamy we wszystkich pomieszczeniach. One sobie jeżdżą tak, wiecie, tak góra-dół. Ustawiacie je sobie według uznania. Natomiast ja nienawidzę robaczków. I nawet dzisiaj o godzinie 19 mamy spotkanie z panem, który właśnie te plisy nam przygotowywał, żeby wymierzył nam też okna pod moskitiery, żeby robaczki nie miały dostępu do naszego mieszkania. Nie wspomniałam w sumie o tym teraz, Andrzej mnie właśnie cofnął, bo już wychodziłam z tego pokoju. Ale jeżeli ktoś z was nie widział poprzednich filmów,
myślę, że można się domyślić, to łóżko jest rozkładane. Tutaj mogą spać normalnie dwie osoby. Cała ta część się wysuwa. Tutaj w szufladach jest bałagan, bo sobie je zagospodarowałam, ale cała ta część wyjeżdża, wtedy ściągacie materac, żeby leżał jeden obok drugiego i możecie przyjąć gości. Także na ewentualne odwiedziny jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. W sumie mamy aż 4 miejsca takie. A jakby wykorzystać leżankę, to może nawet 5. Ale to słuchajcie, jeszcze wymaga właśnie dopracowania. Potrzebuję jeszcze do tego kupić przystarowe takie rzeczy i chciałabym to, wiecie, ułożyć pościel, bo teraz jak się wchodzi do tego pokoju i leży tylko ten materac, jest tak łyso, tak dziwnie, wiecie o co chodzi, tak niepodobowano. Także dopracujemy to jeszcze, jak już ten pokój będzie gotowy, pojawią się firanki, wszystko, to wam go pokażemy, a teraz na razie jest jak jest. A, no wszędzie zamykam drzwi, słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli macie drzwi z poukrywanymi zawiasami, i jeżeli w ogóle decydujecie się na takie duże skrzydła jak nasze, bo to jest 90, a nie 80 czy 70, to lepiej dla tych drzwi, żeby one były zamknięte, dlatego że to skrzydło, oto, to waży około chyba 50 kg, więc jest dosyć ciężkie. Więc jeżeli nie potrzebujecie, żeby drzwi były otwarte, to lepiej je za sobą zamykać. A teraz zapraszam Was do naszej sypialni. No i tak, jeżeli chodzi o sypialnię, wydaje mi się, że jest to pomieszczenie, które jest tak naprawdę najbardziej gotowe w całym naszym mieszkaniu. Za mną możecie oficjalnie w końcu zobaczyć zabudowę, którą stworzył dla nas Rafał. To nie jest nasz, wiecie, taki indywidualny do końca pomysł. Wiadomo, wymierzyliśmy to i szafki i tak dalej są dobrane do szerokości naszych ścian. Natomiast tego typu projekty możecie znaleźć gotowe w internecie. Możecie kupić po prostu do samodzielnego złożenia takie ścianki. Różnica jest tylko taka, że te gotowce, one są na 2,40 wysokości, a my mamy mieszkanie wysokie na 2 m i 70 cm. Mi zależało na tym, żeby zabudowy były do sufitu wszędzie. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby jednak taką meblościankę, tak chyba można to nazwać, zamówić u stolarza. I prawda jest też taka, że w tych gotowych meblach wszystkie te materiały, które tam widzicie, to są sklejki poklejone, które na zewnętrznej stronie mają po prostu jakieś takie, wiecie, naklejki, nie wiem jak to się nazywa. Okleina meblowa. Okleina meblowa, o właśnie, dziękuję Andrzeju. Natomiast nasze fronty w meblach to są fronty lakierowane. No i wydaje mi się, że to też jest taka dosyć istotna przewaga, a różnica w cenie nie była aż tak kolosalna, żeby nie opłacało się dopłacić. Nie widzieliście tych mebli, więc może wam je trochę pokażę. Więc tak, tutaj jest słupek. Te meble mają 40 cm głębokości, jak widzicie, jest tu masa moich ubrań. Znowu. Sorki, to była Siri. Tutaj mam ciuchy, natomiast cała ta górna część, te wszystkie szafeczki właśnie pod sufitem, one są, słuchajcie, puste. Tu też jest szafka taka otwierana, tutaj kryją się jeszcze więcej książek i jeszcze więcej płyt. Natomiast to specjalnie było tak zaprojektowane, żeby mógł się tutaj pojawić rzutnik. Ten rzutnik, słuchajcie, mieliśmy wsuwać za każdym razem, jak go nie używamy, żeby nie wystawał poza meble, ale oczywiście co? Nie robimy tego. tak się zdarza. Tu, pod spodem, zamontowana jest taka szyna z oświetleniem. Nie wiem, czy będziecie to teraz widzieć, będziecie to widzieć. I powiem wam, że to jest super patent, żeby sobie odpalić wieczorkiem. Do czytania książek ekstra sprawa. Wiadomo, mamy też lampki, smart lampki, wymysł Andrzejka, ale bardzo, naprawdę fajny. Natomiast, no jednak one sobie tak, wiecie, świecą tutaj niżej, a jak siedzimy, czytamy książki, to tak z nad głowy centralnie świeci nam ta listwa i jest to naprawdę super rozwiązanie. Tego pstryczka też jakoś tutaj bardzo nie widać, także super, że udało się to tak ukryć. No oczywiście mamy też tutaj szafki nocne, wszystkie te szafki, które tu widzicie, one działają na klik. No i tu już jest tak, wydaje mi się, właśnie ciepło i domowo, dlatego że mamy zasłonki. Tylko jak możecie się im przyjrzeć, każda z nich jest obcięta na inny wymiar.
doszło do jakiegoś szachermachery dziwnego, jak te zasłony i firany były oddane krawcowej, więc trzeba będzie to wszystko poprawić, ale na razie tego nie robiliśmy, bo po prostu myślałam, że jak już wszędzie pojawiały się zasłony, to wszystkie je sobie odpowiednio wymierzę i za jednym zamachem, wiecie, zaniosę do krawcowej, żeby zrobiła nam już wszystko. No w tym momencie nie wygląda to jakoś wybitnie estetycznie. Zasłonka jest tutaj krótsza niż firanka, ta w ogóle jest, widzicie to, turbo krótka. No doszło do jakiegoś fuck-upu, słuchajcie, nie ma remontu bez przypału, tak uważam. Nie ma wykończenia bez przypału, no i to jest nasz przypał. Tu z kolei mamy kącik, w którym ja mogę sobie pracować. On zostanie lekko zmodyfikowany. Będę musiała wymienić nogi od mojego biurka, a w zasadzie nie będę musiała, ale chciałabym wymienić nogi od mojego biurka na takie te elektryczne, tak jak przy biurku Andrzeja, dlatego że ja lubię siedzieć z nogą założoną na nogę, tak wiecie, jak pani w sprawie dla reportera. Ale nie mogę tego zrobić, bo jak tutaj siadam, to po prostu te biureczko ma za niskie te nóżki i moje nogi się tam nie mieszczą, takie skrzyżowane pod spodem. Poza tym czasem warto jest też chyba stanąć w ciągu dnia, żeby nie siedzieć cały czas. Więc zamysł jest taki, żeby tą górną część biurka zostawić, a wymienić same nogi, tak też się da. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o to pomieszczenie, czyli łóżko. Myślę, że to widać i słychać z naszych poprzednich filmów, ale bardzo nam zależało na tym, żeby znaleźć w tym mieszkaniu, żeby wydobyć w tym mieszkaniu jak najwięcej przestrzeni do przechowywania, w związku z czym łóżko jest, tak jak widzicie, ładnie tapicerowane, ale jest też taką dużą dodatkową szafą. Pod spodem jest pojemnik na pościel, którego nie używamy na pościel, tylko na różne inne rzeczy. Na przykład mamy tam schowane chociażby zapasowe krzesła, jakby nas odwiedzili goście i chcielibyśmy rozłożyć stół, to właśnie takie różne skarby się tam kryją. Powiem wam, że jest to super rozwiązanie. Naprawdę te siłowniki, które są w tym łóżku, bardzo sprawnie działają. Nawet ja nie mam problemu, wiecie, jak łóżko jest całe zawalone gratami, z tym, żeby je podnieść czy potem z powrotem opuścić, także mega polecajka. Składanie tego i nakładanie, wiecie, tego stelaża od materaca na ten siłownik to nie była najprostsza rzecz, do tego potrzeba dwóch mężczyzn i jednej panikującej kobiety. To ja. Ale ogólnie naprawdę wszystko jesteście w stanie sami sobie fajnie złożyć. Nic się z tym łóżkiem nie dzieje. Ono jest welurowe takie jakby, w sensie ten materiał, jak sobie go dotkniecie, on jest taki, no taki miziaty. W związku z czym łapie trochę kurz, ale powiem wam, że bardzo łatwo się je czyści. Tak naprawdę wystarczy, że przejedziecie ręką i ten kurz wam się zbiera w jedno miejsce, a potem mamy taki odkurzacz, naszą grażynkę, nie wiem czy też tak macie, ale my nazywamy sobie nasze ukochane sprzęty domowe. No i taką grażynką potem mogę sobie tutaj przejechać i to wyczyścić. No i wrócimy teraz do salonu, bo byliśmy w kuchni, ale salon trochę pominęliśmy. A salon prezentuje się w ten oto sposób. Tutaj jest zabudowa, której chyba też jeszcze oficjalnie na kanale nie pokazywaliśmy. Oczywiście jest to robota Rafała. No wszystkie meble, tak jak mówiłam, pod wymiar są robotą Rafała. Mega się cieszę, że udało nam się znaleźć meble, takie właśnie jak ten stolik czy stół jedalniany, w jakby w takim motywie drewna, jak to, które mamy tutaj. Jakbyście się przyjrzeli tak bardzo dokładnie, to te odcienie stołu czy stolika, one się minimalnie różnią. Ale prawda jest taka, że jak my siedzimy tutaj tak, wiecie, na co dzień, to naprawdę trzeba by się mocno przyglądać, żeby zauważyć tą różnicę. Tutaj jest moja półeczka na książki, tak jak widzicie, jest to moje królestwo Nicholasa Sparksa. Uwielbiam. Jakby ktoś szukał polecajek książkowych, to teraz zachęcam do tego, żeby zastopować film, przybliżyć obraz i wszystko, co stoi na tej półce, jest warte przeczytania. Tak uważam. Natomiast, tak jak w przypadku sypialni, górna część tych szafek jest raczej pusta. Ta akurat szafka jest wykorzystana, stoją tam puste kartony po butach, ale cała reszta w tamtą stronę jest już wolna. Tak jak widzicie, tutaj te słupki są naprawdę duże i pojemne. Te akurat zagospodarowaliśmy.
powiem wam, że jest to ekstra sprawa naprawdę, bo w końcu, mając te meble, jeżeli czegoś potrzebujemy, to wiecie, to nie jest tak, że żeby wyciągnąć na przykład pościel, muszę wyciągnąć z szafy 5 innych rzeczy. Wiecie, o co chodzi na pewno. Jak w mieszkaniu rzeczy są poupychane, no to właśnie trzeba co chwila coś odkładać, przestawiać, żeby się do czegoś dostać. A w tym momencie mamy tak dużo przestrzeni, że aż nie wiemy do końca, co z nią zrobić. Tutaj jest nasza kanapa z Ikei, kanapa, którą kochamy bardzo. Jest naprawdę codziennie konkretnie eksploatowana. Ona jest super, bo w tej części szeslągowej również ma pojemnik, czyli tak jak widzicie, sprawdza się to, że tam, gdzie się dało, chcieliśmy wykorzystać przestrzeń na tyle, na ile było to możliwe. No i ostatnia rzecz, którą myślę, że warto zobaczyć, to jest nasz stół. Stół i jakże piękne krzesła. Tak uważam, że są piękne, ale mogę być nieobiektywna, bo to ja je wybierałam. Prezentuję. Tak wygląda krzesełeczko. Bajranckie jest, ja tak uważam, bo się buja. Więc jeżeli ktoś z was jest taki, że nie potrafi usiedzieć w miejscu i musi się chociaż trochę bujać, ruszać czy coś takiego, to te krzesło daje takie możliwości. Muszę przyznać, że przez to, że te krzesła są dosyć szerokie, a nasz stół jest dosunięty do ściany, to w tej konfiguracji, tak jak stół stoi teraz, tamtego krzesła się nie da wysunąć, a tutaj, jak nie stoi stołek, dosyć ciężko się siada. Natomiast, wiecie, tak jak na co dzień jesteśmy sami z Andrzejkiem we dwójkę, to ja sobie siadam tu, Andrzejek sobie siada tam i to nie stanowi żadnego problemu. A w przypadku, gdybyśmy mieli gości, to po prostu plan jest taki, żeby ociupinę ten stół od ściany odsuwać. I co? Jak wam się podoba nasze mieszkanie? Mi się podoba bardzo. Powiem wam, że teraz z perspektywy czasu pewnie trochę rzeczy bym zmieniła, bo łazienka miała mieć czarne akcenty, co możecie zobaczyć w tych wcześniejszych filmach, które były na kanale. Finalnie one się tam nie pojawiły. Mieszkanie w pozostałej części jest bardzo beżowo-brązowo-białe. Więc gdybym miała robić ten remont jeszcze raz od początku, to myślę, że totalnie zmieniłabym łazienkę, jeżeli chodzi o dobór materiałów. W sensie zmieniłabym podłogę, zmieniłabym płytki właśnie na coś, co byłoby w trochę cieplejszych odcieniach, niekoniecznie szarościach. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę mieszkania, powiem wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona. A, no i jeszcze jedna rzecz. Nasze drzwi w tych dolnych częściach są wykończone bezbarwnym... Co to jest? Silikon? Silikonem, tak. Bezbarwnym silikonem i ten silikon niestety trochę już przyżółkł. Ja bym od początku, jakbym wiedziała, że tak się stanie, przemyślała to odpowiednio, to chyba poprosiłabym, żeby od początku położono nam ten silikon w kolorze białym, bo o ile tutaj w pokojach, gdzie podłoga jest, wiecie, brązowa, to się nie rzuca w oczy, o tyle w łazience, kiedy płytki białe przechodzą na płytki szare, jest to dosyć mocno widoczne. Ale wróćmy sobie do podsumowania tych naszych kosztów, bo nie powiedziałam wam w końcu wszystkiego, poza tym, że poopowiadałam trochę o tym mieszkaniu. To tak, stolarka w całości, tak jak mówiłam, 48 100 zł. Robocizna pana Darka, czyli właśnie wykończenie łazienki, zrobienie wszędzie podłóg, ścian. Wszystkie nasze ściany w mieszkaniu musieliśmy gładzić i ta gładź pochłonęła dosyć sporo z tych 46 000, bo te tynki, które mieliśmy tutaj jakby pierwotnie, one były trzeciej kategorii, naprawdę były bardzo słabe. Potem malowanie, jakby wszystko z takich tych prac, wiecie, takich podstawowych wykonywał pan Darek i to nas łącznie kosztowało 46 000 zł. Klima, która dla nas była konieczna, no, nie wiem, czy dla was byłby to taki, wiecie, obowiązkowy element wyposażenia. My od razu wiedzieliśmy, że nie ma opcji, żeby w mieszkaniu nie było klimy, więc zrobiliśmy ją właśnie tak etapami. Najpierw przyłącze, a na wiosnę wieszaliśmy jednostkę. Całe to przedsięwzięcie kosztowało nas 6600 zł. AGD do mieszkania różnej maści, które kupowaliśmy, kosztowało około 18 tysięcy. Oświetlenie, czyli właśnie te plafony plus oświetlenie w łazience, to było jakieś 1500 zł. Meble, które kupowaliśmy, wiecie,
nie u stolarza, tylko właśnie tak typu kanapa Wigei, łóżko z Agaty i tego typu, stół. Wszystkie te rzeczy gotowe, które zamówiliśmy przez internet, kosztowały 22 tysiące. Mam osobno podsumowane meble do łazienki, one wszystkie były z Leroy Merlin, kosztowały 5700 zł. Na materiały do wykończenia mieszkania, typu właśnie chyba te gładzie i tego typu rzeczy, wydaliśmy 26 400 zł, rolety kosztowały 1800 zł, a różnej maści bibeloty, które tu widzicie, które dokupowaliśmy do mieszkania, i bibeloty to mam na myśli i te kwiatki, i zasłonki, naprawdę różne takie drobne rzeczy, na takie bibelotki łącznie wydaliśmy 3,5 tysiąca. No i tak jak mówiłam, ogólnie remont kosztował nas jakieś 180 tysięcy złotych, będąc precyzyjnym to 1500, niecałe 1500 mniej, ale właśnie wiemy, że jeszcze dojdzie nam kilka tych kosztów, więc myślę, że przekroczymy tą magiczną barierę 180 tysięcy. Andrzeju, spodziewałeś się, że tyle będzie to kosztowało? Nie, no myślałem, że będzie taniej, nie? Ale w sensie... Nawet tak jak patrząc na cenę samego wykończenia, myślałem, że będzie taniej, ale z drugiej strony bym powiedział, że mamy taką średnio rynkową stawkę, ale dobre wykonanie, więc jestem zadowolony. O. Tak, bardzo polecamy, możemy Wam naprawdę z czystym sercem polecić pana Darka, który robił nam remont. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, jesteście może z okolic Warszawy albo z Warszawy samej, to odzywajcie się do mnie na Instagramie, którego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ilekroć ktoś z Was do mnie pisze, ja zawsze staram się odpowiadać tak szczegółowo, jak tylko jestem w stanie, także pana Darka, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, chętnie polecę. Kontakt do naszego stolarza Rafała też Wam zostawimy w opisie pod filmem. Możemy tu Wam też polecić naszego pana od Rolet i Please, to bardzo sympatyczny człowiek i też jest tutaj po Warszawie i po tych wszystkich okolicznych miejscowościach. Także tak, tych trzech usługodawców, a mojczarka od klimatyzacji, możemy Wam naprawdę z czystym serduszkiem polecić. W sumie to chyba wszystkie osoby, które nam pomagały przy wykończeniu mieszkania. Tak naprawdę dużo rzeczy, jeżeli chodzi o składanie mebli i tak dalej, robiliśmy sami na tyle, na ile było to możliwe, bo wiem, że niektórzy takim systemem zleconym załatwiają wszystko w mieszkaniu i wtedy już się nie przejmują tym, żeby składać samodzielnie meble, ale to też kosztuje, a my szukaliśmy oszczędności tam, gdzie się dało, więc na przykład ten stół Andrzej złożył samodzielnie. Ja mu tylko kibicowałam i czasem pomagałam. Ale na przykład przy łóżku w pokoju gościnnym już mu pomogłam. Także tak, to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Tak myślę, jeżeli macie jakieś pytania, to naprawdę śmiało w komentarzu zadawajcie, bo jest szansa, że coś pominąłam. Pewnie nawet całkiem spora. Także jeżeli coś Waszym zdaniem wymaga doprecyzowania, coś Was jeszcze ciekawi, to śmiało będziemy z Andrzejkiem na te Wasze komentarze odpowiadać. A teraz Wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, może nawet kliknijcie w dzwoneczek. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!